cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siamandero. Zobaczcie, co się porobiło. W nocy spadło tyle śniegu, że kurwa ciężko było jechać. Tutaj Niemcy tylko wariowali, kurwa, 20 na godzinę całą drogę. No ale... O, byłoby. Byłoby, ale nie. Nie, kurwa, nie będziecie się śmiać. Pokażę wam trochę budowy. Jakąś aktualizację. Dzisiaj mamy co? Czwartek. Sami we dwóch z Krystianem robimy na dole. Zimno tam, cholera jasna, bo mrozy przyszły. Robimy na dole, obsadzamy klapy na wysokości z rusztowania. Rusztowanie trzeba przynosić. Nie będę tam szedł teraz, ale też pewnie się tam włączę. Idziemy na górę do chłopaków. Pokażę, co oni zrobili. Znaczy, my wczoraj też tam byliśmy. A, mam informację, że w tym roku rusza kilka naborów na wnioski unijne. W sierpniu będzie na start działalności gospodarczej. Tutaj trzeba być 12 miesięcy ubezpieczonym na KRUS-ie przed złożeniem wniosku. Albo mieć przynajmniej dopłaty bezpośrednie złożone na poprzedni rok. Tego samego terminu będzie ruszał też nabór na dofinansowanie działalności gospodarczej, czyli dofinansowanie już działającej, istniejącej. Tam trzeba było, żeby was nie okłamać, chyba rok czasu firma musiałaby już istnieć przed złożeniem wniosku. Także to o tutaj warto. Te dwa wnioski naprawdę warto, bo są za darmowe pieniądze. To nie jest zwrot kosztów kwalifikowanych. 100 tysięcy jest na start, 150 tysięcy jest na na dofinansowanie firmy. Do tego w maju będzie ruszał prawdopodobnie projekt z ZUS-u na 300 tysięcy dla firm. 80% jest dofinansowania inwestycji. I tutaj jest bardziej pod kątem bezpieczeństwa pracy, ale można sporo podciągnąć. Na przykład można zamiast ręcznie kupić wózek widłowy elektryczny, albo spalinowy, albo paleciaka, stokera. Co tam było, że było? Rusztowania, biny samojezdne, te podesty, ogrodzenia, jakieś osłony, balustrady, drabiny z rączkami, no tego typu rzeczy. Ja później wam, jak będziecie chcieli, może prywatnie, bo to też jest bardzo dobra nowina. My te wnioski będziemy sporządzać, no nie w biurze, a mianowicie moja piękna i mądra, niedoceniona jak do tej pory, kochana małżonka się będzie tym zajmowała. No ona jest, całe życie pracowała właśnie pod tym kątem, na dofinansowania, różne wnioski, szkolenia. Także ona mnie przepchnęła też przez kilka, teraz będziemy robić z Urzędu Pracy na stworzenie stanowiska pracy, też żona się tym zajmuje. Tak więc tutaj naprawdę mogę moją Małgorzatę serdecznie polecić. Jakby ktoś był ciekawy, jakie programy, jakie i z czego można skorzystać, to zapraszam do kontaktu. Tak, a my jesteśmy już na piętrze. Patrzcie. Tu mamy już podomykane tematy. Wszystko wisi. Wszystko wisi. Wszystko wisi, ciemno. Światło słabe mamy tutaj. A, jeszcze fajna ciekawostka. Kurde, zapomniałem wam powiedzieć. Na początku, zaraz po nowym roku, poszła ostatnia transza do Mateusza i Ursus niedługo zostanie całkowicie zakończony. Temat. I w lutym powinien być już na gospodarstwie. No, bez jakichś poślizgów, bo tam zostało naprawdę już tylko założyć intercooler i założyć rozdzielacz hydrauliczny. Kupić i założyć rozdzielacz hydrauliczny, ten na obsługiwanie wyjść hydraulicznych. Bo na TUS przedni i TUS tylny już jest. Tak więc naprawdę tylko dotknąć i ta legenda wróci. Zobaczymy, jak to wygląda, jak się będzie sprawować, bo będziemy oczywiście testować. Zaraz na początku właśnie, jak tylko przyjedzie, od razu idzie w rozsiewacz, nie?
Tak, dobra, włączam się za chwilę. Tak, zanim pójdę jeszcze na dół, chciałem Was poprosić, tutaj zwracam się w szczególności tutaj do mieszkańców naszego powiatu parczewskiego, bo nasze dzieci z powiatowego szkolnego związku sportowego w Parczewie dostały się do finałowej piątki w konkursie mikrograntów. I teraz chciałbym się zwrócić do Was, żebyście pomogli im zdobyć jakieś lepsze miejsce. Wystarczy zalajkować ich post tutaj na Facebooku, który oczywiście będzie link w opisie. Trzeba otworzyć opis, pierwszy link facebookowy to będzie właśnie do mikrograntów, do tych naszej grupy dzieci. To jest bardzo istotna taka społeczna nasza tutaj miejscowa inicjatywa, tak więc bardzo proszę tutaj właśnie okolicznych mieszkańców, jak i moich widzów o wsparcie tych naszych dzieciaków. Dzięki. Idziemy teraz na poziom minus 2. Pokażę Wam naszą z Krystianem dzisiejszą pracę. Ona się dopiero zaczyna. Nie wiem, co jest też przez ten śnieg prawdopodobnie, co spadł. Nie mam ani internetu, ani zasięgu. Znaczy zasięg jest, ale nie wiem, nie może się połączyć z siecią. Coś tutaj musi być nie tak. Jesteśmy na miejscu. O, biną ktoś naszą. Nie, to nie nasza bina. Tak. Tu są centrale. Pokażę Wam też, jakie centrale mamy tutaj. Kurwa. To jest ogólnie bardzo duża budowa i dlatego wszystko będzie po powiększeniu. Patrzcie, tutaj jesteśmy. A, ciemno. Cholera, nic nie zobaczycie. Tam montujemy. No nad tym rusztowaniem to jest 6 metrów od podłogi. Montujemy klapy. Ja już zrobiłem zawieszenia z tej strony. Krystian robi z tamtej. Idziemy do Krystiana w takim razie, by zaskoczyć. Po drodze pokażę Wam centralę. Tutaj nasza bina była. Także, no i co? Samochód dojechał, z ciekawostek. Bez żadnych tam większych, w żadnych w sumie kłopotów normalnie dojechał. Tam jest 3-litrowy silnik. Bo ktoś pytał, to od razu powiem. Wow. I patrzcie to. To są nasze centrale dmuchające, ale tutaj też jest ciemno i też nic nie zobaczycie. Tam będzie jaśniej, tam zobaczycie. Większe od kurwa tira. Nie wiem, ile one mają wysokości. No 5 metrów pewnie. Tam stoi jeszcze w rządkach po kolei. Tam jest kolejna. Co? Czasami nie. Przywitaj się z widzami. Dobra. Kawał lochy, co? Jedna na drugiej. Nie było mnie przy tym, jak ustawiali, ale było roboty. Tutaj stoją kolejne i to wszystko pójdzie tam właśnie, między innymi w te klapy, które obsadzamy. Tam pójdzie na korytarz. Kawał roboty. Tu jest zrobione. A jeszcze nie wiem, czy jest 50%. Myślę, że jeszcze nie. Najgorsze, że jest takie, wiecie, porobione te główniejsze ciągi, co niektóre, a duperelów, podłączeń takich, to będzie miesiącami później. Tak. Teraz jesteśmy z tej drugiej strony. Tu jest to rusztowanie, a Krystian też zrobił. Tutaj już się zgadza. Coś to trochę może scentrowane. A i tutaj tylko zostaje jedno zrobić i wkładamy klapy. To są klapy przeciwpożarowe. I po prostu przechodząc kanały nasze, przechodząc przez ścianę, nie zawsze, ale jak jest strefa pożarowa, to tak jest. To muruje się najpierw, wmurowuje, bo widzicie, tutaj jest, my je obsadzamy, przyjadą murarze i zamurują. I ona jest obsadzona w ścianie. Do tego idą kanały i dalsze ciągi przechodzą, a przez ścianę przez klapę. I w przypadku, gdy będzie pożar, to ta klapa, ona w tej chwili jest zamknięta. Ona będzie otwarta, żeby był przedmuch. I to jest taki promotowa klapa, czyli niepalne. Zamyka się to tak, żeby odciąć dopływ świeżego powietrza do pożaru. Żeby się nie rozprzestrzeniało, nie? Dalej.
I właśnie takie coś dzisiaj montuję. Ona jest, ma silnik elektryczny, a czujniki są pomontowane, a to w zależności, nie wiem jak to jest podłączone, czy w pomieszczeniach, albo przy centralach, albo w ciągu kanałowym, jak wyczuję dym, to ja już nie jestem od tego specjalistą, jestem monterem, nie inżynierem. Jeśli coś będę miał jeszcze do przekazania, to się włączę, jeśli nie, to się żegnam. Pamiętajcie wspomóc nasze dzieciaki i do zobaczenia do następnego wejścia.